Kolejowe inwestycje dopiero nabiorą tempa, ale dzisiaj wykonano pierwszy krok w ich kierunku. W Bytomiu podpisana została pierwsza w województwie śląskim umowa na realizację inwestycji z rządowego programu Kolej Plus. To połączenie Bytomia z Rudą Śląską. Jednak od tego momentu do odjazdu pierwszego pociągu minie jeszcze dużo czasu. Łukasz Kądziołka. Do kolejowej rewolucji w województwie śląskim jeszcze daleka droga, jednak dzisiaj oficjalnie można mówić o tym, że w regionie wystartował program Kolej Plus. W Bytomiu podpisano umowę na projekt jednej z 8 planowanych inwestycji. Połączenie Rudy Śląskiej i Bytomia będzie polegało na budowie łącznicy. To krótki, około 3-kilometrowy odcinek, ale dający duże komunikacyjne możliwości. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Śląskiej zajmie 10 minut. Chodzi nie tylko o skomunikowanie tych dwóch miast, ale również wykorzystanie nowej infrastruktury do połączenia Gliwic i Katowic. Z Rudy Orzegowa do Katowic pociąg ma jechać 15 minut. 11 kilometrów toru, które tam mamy, tam jest, jak mnie pamięć nie myli, cztery nowe perony, bo dwukrawędziowe i dwa jednokrawędziowe, plus rewitalizacja peronów na pozostałych przystankach, wykonanie, oczywiście elektryfikacja tam również jest, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstaną dwa przystanki, Ruda Orzegów oraz w Bytomiu w rejonie ulicy Zabrzańskiej. Jak zapewniają przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, z ich doświadczenia wynika, że takie inwestycje są potrzebne. Na tych liniach takich, byśmy powiedzieli, drugorzędnych, gdzie wróciły regularne, punktualne, stabilne połączenia kolejowe, tam w tej chwili zmartwieniem władz samorządowych i organizatorów przewozów jest dokupowanie nowych szynobusów, nowych pojazdów, nowych pociągów i uruchamianie większej liczby połączeń. O popularność takiego połączenia nie obawia się również Metropolia, która brała udział w składaniu wniosku do rządowego programu. Zagwarantowała wkład własny w wysokości prawie 70 milionów złotych. Pociągi jadące z Bytomia do Gliwic będą mogły chociażby zatrzymać się również w centrum Zabrza. Jest to o tyle istotne, widzimy to po statystykach połączeń pasażerskich, że ruch na tej linii rośnie. W lipcu tego roku po raz pierwszy z tej linii w ciągu miesiąca skorzystało ponad 12 tysięcy osób. Na razie na stacji w Chebziu można usłyszeć tylko komunikaty o pociągach odjeżdżających do Gliwic lub Katowic. Pociąg osobowy z 1 kolei śląskich ze stacji Katowice do stacji Gliwice. Perspektywa realizacji łącznicy jest na razie dość odległa. W połowie przyszłego roku projekt ma być gotowy, ale pozostaną jeszcze formalności. Wykonawca musi uzyskać wszystkie zgody, w tym decyzję środowiskową. Prace budowlane miałyby rozpocząć się w połowie 2026 roku i potrwać 2 lata. Szacowany koszt połączenia Chebzia z Bytomiem to około 270 milionów złotych.